Czas świąt jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Czasem myślenia o rodzinie, czasem dzielenia się prezentami. Swego rodzaju też symboliką jest oczywiście wolne miejsce przy stole wigilijnym, które zawsze mamy dla osoby, która może nas niespodziewanie odwiedzić. Stąd my, korzystając z tego czasu nadzwyczajnego, tego czasu szczególnego, chcieliśmy zaprosić Opolan do dzielenia się dobrem, do włączenia się w akcji, w której będziemy pomagać innym potrzebującym, tak żeby i oni mogli się czuć w tym nadzwyczajnym czasie po prostu jako potrzebni, szanowani i docenieni przez wszystkich, którzy się do tej akcji przyłączą. Każdy z nas może pomóc. Może pomóc ludziom, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia swojego życia i zdrowia. Ludzi, którzy niejednokrotnie wiele dni spędzili w lesie, cierpią z powodu zimna, z powodu głodu, są niejednokrotnie chorzy i wyczerpani fizycznie i psychicznie. Na szczęście są w naszym kraju ludzie, są gminy, które pomagają. I taką jedną z takich gmin jest gmina Michałowo. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Opolu zwróciliśmy się do gminy Michałowo z prośbą o przekazanie listy rzeczy najpotrzebniejszych. I od jutra do 18 grudnia zapraszamy do przynoszenia tych konkretnych rzeczy. Jest to przede wszystkim suchy prowiant. Są to rzeczy, jedzenie, które ma długą datę przydatności do spożycia. Mówimy tutaj o makaronach, o ryżu, o kaszy, o różnego rodzaju konserwach rybnych i drobiowych. Drugą grupą są artykuły higieniczne. To są różnego rodzaju mydła, żele antybakteryjne, ogrzewacze również do rąk i kremy nawilżające, które mogą się w takiej sytuacji przydać. I trzecią grupą artykułów są artykuły opatrunkowe. Ta zbiórka w ramach akcji Dobro ponad granicami jest tak naprawdę też odpowiedzią na prośby i sugestie ze strony mieszkańców miasta Opola, którzy w tym czasie ostatnich tygodni wielokrotnie dzwonili, mailowali do Urzędu Miasta z pytaniem, czy mogą się włączyć w pomoc, czy będą mogli też wyrazić swoją opinię, swoje dobro, przekazać coś, czym chcieliby się podzielić z tymi potrzebującymi osobami na granicy. Zbiórka w Opolu będzie prowadzona w trzech lokalizacjach. Pierwsze miejsce to właśnie budynek, w którym jesteśmy, lokal reużytkownia przy ulicy Książąt Opolskich. Dodatkowo zbiórka będzie prowadzona w dwóch filiach Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Te filie to ulica Skautów Opolskich 10 i Alei Przyjaźni 12. W każdym z tych punktów, w każdej z tej lokalizacji, gdzie będzie można przekazywać te dary, będą wyznaczeni wolontariusze, którzy będą mieli stosowne upoważnienie od naszego oddziału okręgowego do przeprowadzenia zbiórki oraz identyfikator. Dla wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli przekazać, a mam nadzieję, że będzie ich bardzo dużo, będzie przygotowany taki bardzo krótki druczek, gdzie będą tylko musieli, można powiedzieć to tak młodzieżowo, odhaczyć się, co przekazują i podpisać się. Tylko tyle i aż tyle. Opolanie mają olbrzymie serce i nieobca jest im sprawa pomocy ludziom potrzebującym. I wierzę ogromnie, że i tym razem wielu Opolan otworzy swoje serca, żeby pomóc tym, którym w tej chwili jest najtrudniej. Jest zimno, do domu mają daleko i po prostu jesteśmy ludźmi i trzeba ludziom pomagać. Myślę, że nie zabraknie Państwa w miejscach zbiórki i na to liczymy.